Zmień swoje serce. Witajcie kochani, witam Was na kolejnej Energy Boost Środzie. Dziękuję za to, że są ze mną moi patronowie. To dzięki Wam mogę nagrywać filmy. Jeśli Wam się podobają, podzielcie się ze mną proszę w komentarzu i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie. Ostatnio u mojej mamy wpadło mi do ręki zaproszenie na jakieś wydarzenie. Gdy zaczęłam to czytać, wydało mi się to mądre i bliskie memu sercu. Jak prosto można spowodować zmianę swojego serca, a co za tym idzie emocji, które nami targają i całego swojego życia. Oto kilka zaczerpniętych stamtąd rad. Zrezygnuj z narzekania. Według badań statystycznie podczas normalnej rozmowy ludzie narzekają średnio raz na minutę. I choć powoduje to, że chwilowo czujemy się lepiej, to niszczy to nasz mózg. Narzekając powodujemy, że neurony rozgałęziają się w stronę innych neuronów, by ułatwić przepływ informacji. Dzięki temu w przyszłości czynność tę powtarzamy o wiele szybciej i łatwiej. Pravis Bradbury w swojej książce Inteligencja emocjonalna 2.0 porównuje to do budowy mostu. Bez sensu byłoby tworzyć most tymczasowy za każdym razem, kiedy musimy przejść przez rzekę. Zdecydowanie lepiej jest zbudować jeden trwały most. Podobnie działają neurony. Poprzez rozgałęzienie zbliżają się do siebie, a im bardziej, tym połączenia między nimi są silniejsze. Zamiast narzekać, skoncentruj się na wdzięczności. To powoduje, że redukuje się poziom kortyzolu, hormonu stresu, który wydziela się podczas narzekania. Zrezygnuj z pesymizmu i stań się optymistą. Zdecydowanie żyje się wtedy lepiej, dłużej i w lepszym zdrowiu. O tym opowiadałam Wam w filmie numer 11. Jeśli nie widziałeś, koniecznie zobacz film o koniku. Zrezygnuj z osądów. Krytyka jest jak oswojony gołąb. Zawsze wraca. A przecież nie znasz historii stojącej za człowiekiem. Nie wiesz, dlaczego tak się zachowuje. Dlaczego jest zgorzkniały, nieufny, czy czuje się skrzywdzony? Zamiast tego myśl życzliwie. Nie pamiętam dokładnie, skąd to pochodzi, ale po głowie kołaczy mi się pojęcie pokuty Olgi Schweiger. Polega ona na banalnej rzeczy i powiem Ci szczerze, staram się stosować ją w swoim życiu. Za każdym razem, gdy pomyślę lub powiem o kimś coś źle, jakiś osąd na temat tej osoby, natychmiast w ramach właśnie jakby tej pokuty za ten osąd wypowiadam 5 pozytywnych rzeczy, cech pod adresem tej osoby. Staram się te cechy czy rzeczy widzieć lub znajdować w tej osobie. To działa. Myśl życzliwie. Zrezygnuj z zawziętości. Może być pozytywna i wtedy mamy raczej do czynienia z uporem, ale może być też negatywna. Coś w stylu, ja Ci pokażę. Za żadne skarby Ci tego nie daruję. Jeszcze mnie popamiętasz. Objawia się mściwością, brakiem szacunku, ignorancją, zawiścią i z nieuzasadnionym przeświadczeniem tylko o swojej racji w wygłaszaniu poglądów. Zamiast tego przebacz. To daje moc oczyszczającą. O tym również opowiadałam Wam w filmiku numer 6. Obejrzyj proszę. Zrezygnuj z zazdrości. To cecha, która pcha nas do nienawiści. Nie lubimy ludzi, którzy mają lepiej od nas, więcej od nas, którym się lepiej powodzi albo którzy osiągnęli sukces. Pogódź się z tym, że zawsze znajdzie się ktoś lepszy od Ciebie, więc nie porównuj się. Uwierz w siebie i żyj własnym życiem. Zaufaj, że to, co masz, jest dokładnie na miarę Ciebie. I nie zazdrość innym, bo nie jesteś w ich butach i nie możesz wiedzieć, czym jest to okupione. Jeśli zaufasz sobie i losowi, a będzie Ci to pisane, to gdy będziesz gotów, stanie się to Twoim udziałem. Zaufaj. Zrezygnuj z małostkowości. Przestań być osobą, która przywiązuje wagę do rzeczy nieistotnych. Denerwuje ją każda błahostka. Może bałagan w pokoju Twojego dziecka nie oznacza wcale, że jest ono brudasem. Zamiast tego skup się na tym, czy potrafi Ci okazać miłość,
przytulić się i poprosić o radę. Stawaj się dojrzalszy i zacznij dostrzegać to, co jest naprawdę ważne. Zrezygnuj ze smutku. Każdy miewa takie okresy. Życie przecież to sinusoida. Ale jeśli jest ci smutno, idź na spacer i zobacz, jak piękny jest świat. Raz w życiu uciesz się z piękna, które jest wokół ciebie. I wtedy przestaniesz się smucić. I na koniec zrezygnuj z rezygnowania. Poddawanie się jest nawykiem. To nic, że tym razem ci się nie udało. Nie oznacza to przecież, że jesteś gorszy, nie nadajesz się czy nie potrafisz. Oczywiście, że potrafisz. I nie powinieneś rezygnować. Po prostu nie udało ci się tym razem. Następnym będzie lepiej. Tylko się nie poddawaj i wytrwaj. Dziękuję serdecznie Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną. Podzielcie się ze mną w komentarzu, co myślicie o tym. I bardzo Was zachęcam do tego, abyście zostali moimi patronami. Zapraszam na patronite.pl/smigielska, bo za każdą cegiełkę patronowania dostaje się inne nagrody. Zapraszam serdecznie. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam już za tydzień na kolejną Energy Boost Środę.